Szybko, szybko użyłam, na chwilę do koleżanki wyszła. Siemanko, witajcie na moim kanale Leśnego Dzbana. Dzisiaj odcinek bardzo króciutki, mianowicie w bardzo podstawowy sposób porównamy sobie dwa tarby. To pierwszy to będzie tarb z Decathlonu, bardzo znany wszystkim. Model stary, to nie jest nowy, ponieważ nowy niedawno wyszedł, ale to o tym powiemy sobie za chwilę, parę słów. I drugi tarb, który przyjechał do mnie dosłownie parę dni temu, to jest tarb z Helicona, super tarp. Zobaczymy, jeszcze go nawet nie rozpakowywałem. Dzisiaj, no, z kwestii tego, że mam bardzo mało czasu, trafiłem w takie miejsce, że nawet nie będę miał gdzie ich powiesić, więc udało mi się chociaż znaleźć miejsce takie, gdzie po prostu sobie na ziemi rozłożymy, zobaczymy, jak mają poszyte uchwyty. I to tyle, parę słów powiemy. Mam nadzieję, że komuś to się jakoś tam przyda. Także dzięki i do zobaczenia za chwilę. No, dzisiaj taką miejscóweczkę sobie znalazłem. Chciałem gdzieś bardziej w lesie, żeby rozwiesić tarpy. Ale niestety kawałek drogi, jak przeszedłem, było wszędzie mniej więcej tak, jak widzicie tutaj. Czyli same krzaki i naprawdę nie było gdzie się w ogóle rozłożyć. I idąc po prostu sobie dookoła, ścieżka jedyna, która praktycznie tutaj była, trafiłem na taką miejscówkę, więc chociaż to wykorzystam, żeby te tarpy rozłożyć i jakoś je wam ogólnie pokazać. A jesteśmy w okolicach Lasu Zakrzewskiego, a więc w sumie tutaj Paweł na pewno te tereny poznaje. Pozdrawiamy. Więc tak, parę słów najpierw o tarpie z Decathlonu. Jest to stary model, obecnie jest w kolorze zielonym, przepraszam, niebieskim, ten jest zielony. Nowy model jest szyty coś w stylu Hexelesowika. To jest tyle, co tak mniej więcej wnioskuję po zdjęciach, bo nie miałem okazji go widzieć na żywo. Moim zdaniem ten tarp stary jest dużo bardziej odpowiedni, tak jak dla nas, na wyjścia do lasu. Dlaczego? Dlatego, że jest prostokątny i go powiesimy i nad hamakiem i zrobimy z niego sobie schronienie na ziemi, a tamten tarp jest w moim mniemaniu tylko i wyłącznie pod hamak właściwie. Owszem, ktoś się uprze, jak najbardziej będzie mógł sobie go na ziemi rozpiąć. Ale na pewno będzie to dużo trudniejsze niż takiego zwykłego prostokątnego tarpa. Wymiary tarpa z Decathlonu to jest 2,90 na 2,85, to tak sobie przeczytałem, wiem. I to, co jest dla mnie akurat minusem i dlaczego w ogóle myślałem o zmianie tarpa, to jest to, że ten tarp ma tylko 7 uchwytów. Jeżeli myślimy o wieszaniu go z hamakiem, spoko, w zupełności to wystarcza. Jakieś proste konstrukcje na glebie też wystarczają jak najbardziej, ale jeżeli chcemy już sobie zrobić coś w stylu jakichś namiotów z tarpa, coś takiego, to no to już się robi trochę problem, bo tych uchwytów naprawdę mocno brakuje. Oczywiście są sposoby, żeby sobie uchwyty dorobić, nie mówię tu już o szyciu, bo to już powiedzmy wyższa szkoła jazdy.
ale w prosty sposób można sobie uchwyty dorobić, mianowicie chociażby wrzucić szyszkę pod tarpa, oplątać ją sznurkiem i mamy uchwyt. Szyszkę, kamień, coś takiego. Kwestia tylko, żeby zabezpieczyć tą szyszkę czy kamień, żeby nam nie przetarł tarpa, więc ewentualnie jakaś szmatka, jeżeli mamy jakąś do dyspozycji. Tak jak wspomniałem, tarpa używam już trochę czasu. Jak do tej pory, jeżeli w kwestii deszczu, to jeszcze mnie nie zawiódł. Też jest ta kwestia, że jakiś bardzo, bardzo mocny ulewy nie przeszedł ten tarp. Były mocniejsze deszcze, ale nie nazwałbym tego jakąś porządną ulewą, czy już nie daj Boże oberwanie chmury, nie? Bo takich rzeczy akurat, na takie rzeczy akurat ten tarp nie trafił. Myślę, że jak za cenę 100 zł jest w zupełności wystarczający do podstawowego użytkowania. Ale tak jak mówię, jest to stara wersja, nowej ja osobiście bym nie kupił. Odnośnie jeszcze tarpa z Decathlonu. Tarp w oryginale ma słupki, które umożliwiają nam zamontowanie jakiegoś tam sobie zadaszenia. Ale są ciężkie, ważą chyba ponad kilogram. I legenda głosi, że któryś z bukszczawcowców kiedyś je nosił. Ja nie noszę. Nie noszę i jeszcze osobiście nikogo nie widziałem, kto nosiłby te słupki przy tym tarpie. Do naszych zastosowań sam tarp w zupełności wystarcza. Dobra. Przechodzimy do tarpa drugiego, czyli Super Tarp od Helicona. Cena wyjściowa tego tarpa to jest tam bodajże była 190 zł. Ja kupiłem go za 100 zł. 110, przepraszam. 110. W normalnej cenie bym go nie kupił. Tak, już no, z racji tego, że gdzieś te tarpy sobie oglądałem już długi czas, to oczywiście tego tarpa też już nieraz widziałem. Nie widziałem go nigdy na żywo, więc w sumie kupiłem trochę w ciemno, ale skusiła mnie w tym momencie tylko wyłącznie właśnie cena i ta wyprzedaż. Bo normalnie też raczej w tym kamuflażu bym go nie kupił. Bym miał wydawać w ogóle normalną kwotę. Od razu na początek pierwsza różnica, jaką widzimy, to są pokrowce. Tu jest pokrowiec zwykły, taki długi, tarp z Helicona. Na pierwszy rzut oka, co nam od razu się rzuca w oczy, to jest pokrowiec. Pokrowiec jest całkiem inny na zamek. Tutaj ma siatkę, która odprowadza nam wilgoć. I co jest moim zdaniem bardzo fajne i pomysłowe, możemy sobie tego tarpa w pokrowcu podwiesić gdzieś do plecaka. Czy to przytroczyć na mole, albo gdzieś od spodu plecaka. W dodatku ma dwa rodzaje uchwytów z każdej strony, na każdym rogu właściwie. To jest pierwszy i tu jest drugi taki uchwyt, taki o coś. Ich jest cztery, więc albo na to, zależy jak nam będzie się podobać, jakie będziemy mieli zapotrzebowanie, tak sobie możemy to podwiesić. Możemy sobie powiesić też w taki sposób, na tym uchwycie, który jest, no jest. Czy on się jakoś tam przyda? Może się przyda, no skoro już tu mamy cztery, osiem właściwie. Jest dziewiąty uchwyt. Tak, w środku mamy tarpa w pokrowcu numer 2. Pokrowiec bodajże, znaczy nie chciałbym skłamać, ale czy on jest nieprzemakalny? Nie wiem. No wygląda jakby mógł być. Pokrowiec ten bardziej już w stylu takich, żeby sobie nie ubrudzić rzeczy, które mamy w plecaku. Jeżeli mamy tarpa brudnego, nie mamy możliwości przytroczenia go na zewnątrz. W tym momencie bardzo fajnie. Coś jedzie chyba, a ja siedzę na drodze. A może i nie. Dobra, wróćmy. Drugi pokrowiec, który zabezpieczy nam rzeczy w środku plecaka, jeżeli nie mamy możliwości przytroczenia na zewnątrz. To jak najbardziej się przyda, bardzo fajny pomysł. Kwestia tych dwóch pokrowców. Podstawowe informacje odnośnie tego tarpa, czyli 3x3, 19 punktów montażowych, czyli taki totalny standard znany nam, jeżeli chodzi o tarpy. Waga, właściwie waga jest taka sama, to nie jest jak każdego innego tarpa 3x3. One różnią się naprawdę
jakimiś niewielkimi gramami, to już pewnie jest kwestia tego, jakie są szycia i jakie są porobione uchwyty. Nie pamiętam, ile dokładnie to waży, ale tak samo ten tarp z Helikona i z Decathlonu to jest waga samej płachty około 800 gram. No tam plus minus. Dobra, za chwilę sobie je rozpakuję. To będzie pierwsze rozpakowanie tego tarpa. Rozpakuję, położę na ziemi. Zobaczymy, jak się mają do siebie wielkością i porównamy sobie mniej więcej właśnie te montaże, znaczy uchwyty, jak są poprzyszywane. Nie znam się na tym jakoś bardzo, więc to będzie totalnie moje subiektywne odczucie, które uchwyty są lepiej przyszyte, ale może ktoś oglądający, jak się przyjrzy, może będzie bardziej w stanie ocenić, który tarp jest lepiej uszyty. Więc ja się biorę do roboty, za chwilę rozkładam. No więc tak, tarpy rozłożone. Położyłem specjalnie jeden na drugim, żeby mniej więcej można było porównać sobie wielkość. Więc tak, z jednej strony powinno być to różnicy 10 cm, z drugiej 15. Ja wiem, że tutaj to na pewno nierówno rozłożyłem, zwłaszcza, że pod spodem jest trawa, więc trochę nie miałem nawet takiej możliwości rozłożenia tego w pełni na płasko i równo. No ale jak widzimy, te różnice są naprawdę bardzo niewielkie. Tak, pierwsze co się może rzucić w różnicy tych tarpów, to jest mianowicie to, że w tarpie Decathlonu mamy linki, a w tarpie Helikona linek brak. No akurat w moim skromnym mniemaniu jest to minus, no bo jednak jak już takie coś kupujemy, chcielibyśmy to użyć sobie od razu, a tutaj no jak ktoś o tym nie pomyśli, czy nie doczyta, wyjdzie do lasu i może się wtedy trochę zdziwić, bo się okaże, że tych linek nie ma, a w większości tarpów, czy to jest jakiś DD, czy właśnie koczuła, czy lesowik, no to te linki wszędzie są w komplecie, po prostu jako standard. Więc nawet trochę mnie dziwi to, że tutaj Helikon tych linek nie dołączył. Dobra, odnośnie punktów montażowych, jak one, czekajcie, muszę się ułożyć, żeby to było lepiej widać. Więc tak, to akurat jest wewnętrzna strona, sorry, to jest akurat wewnętrzna strona tarpa z Decathlonu. Mamy takie sobie szycie. Zobaczmy wewnętrzną stronę tarpa z Helikona. No, czy jest jakaś różnica bardzo duża? No, moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o samo wykonanie jakichś tu szwów, to tu różnicy za bardzo nie ma. Tu jest jeden szew, tu jest tak samo też, tylko po jednym szwie. Nie pamiętam, jak był tarp z DD zrobiony. No to powiedzmy jeszcze z tej niższej półki cenowej. Wiem, że u lesowika te szycia są na pewno zrobione no lepiej. No to się nie da ukryć, ale tam jednak jakość jest całkiem inna. Teraz tak, to co ja jeszcze za minus uważam w tarpie z Decathlonu. Jest to dziurka, niby. Dziurka jest na tyle mała, że ciężko przechodzi przez nią nawet ten sznurek, który jest oryginalnie zamontowany. Wydawałoby się, że przez to da się też przewlec sznurek albo jakiegoś śledzia. No niestety się nie da, bo to jest zszyte. Tu o. Tutaj to jest poszywane. No i uważam, że to jest trochę mały niewypał, jeżeli chodzi o te uchwyty. Bo kiedy ściągniemy sznurek i chcielibyśmy sobie użyć śledzia przez to, no to tu nie użyjemy. Przez tą dziurkę natomiast, przez tą środkową, śledzie, które ja posiadam, przechodzą bardzo, bardzo ciężko. Więc musiałbym nawet aż to sobie trochę naciąć czy rozerwać, żeby
żeby powiększyć tą dziurę i żeby ten śledź mi wszedł. Natomiast tutaj, owszem, dziurka jest duża, tak, możemy sobie nawet kijek zmieścić, a właśnie, bo tutaj nawet kika nie włożymy, bo dużo ludzi tu z naszych bushcraftowców sobie nie używa śledzi, tylko robi śledzie z kików w lesie bezpośrednio. Więc naprawdę to by trzeba było w tym momencie przerobić. Tutaj jak najbardziej użyjemy sobie nawet grubego patyka. Jednakże co? Tak na pierwszy rzut oka, jak się trochę na to popatrzę, no to mniejsze zaufanie to wzbudza do mnie ten uchwyt niż uchwyt tutejszy. No niby szycia są też podwójne, no ale ten pasek jest jednak dużo szerszy i to szycie jest też na dużo większej powierzchni niż tutaj. Więc ciekawe, czy taki uchwyt nie zacznie nam się na przykład przy mocnym wietrze nadrywać. No ale to się okaże już niestety podczas użytkowania i mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś, którejś nocy pięknej, burzliwej się nie zdziwimy i nam to nie odleci. Ale życie pokaże, jak to się mówi. Dobra, zobaczmy sobie może teraz jeszcze, co sobie zobaczymy. Tak, to jest wewnętrzna strona, tarpa z kłeczuły, z dekatlonu. To jest strona środkowa, tarpa helikona. I co możemy zauważyć też od razu, czy ktoś to widzi. Tutaj mamy ripstop, tu ripstopu nie mamy. Ripstop fajny, jak nam się coś delikatnie rozerwie, bo nam dalej rozrywać się nie będzie. W tarpie z dekatlonu tego nie ma. Ale powiedzmy cena wyjściowa, jak miała być 100 zł w tarpie z dekatlonu, no to no przy takiej cenie ma prawo tego ripstopu nie być jednak, moim zdaniem. Bo cena jest naprawdę bardzo adekwatna do tego, co ten tarp nam oferuje. Chociaż mogli się jednak szarpnąć na więcej tych punktów montażowych mimo wszystko. Dobra, zobaczmy sobie te uchwyty teraz tam na środku, jak one wyglądają i szew środkowy. Tak, dekatlon, szew tutaj jest podklejany, żeby nam nie przemakał. Natomiast tutaj, jak to wygląda, szew jest na pewno mniej widoczny. Myślę, że dużo ładniej zrobiony niż tutaj w dekatlonie. Z tym, że zastanawia mnie jedno. Nie wiem, czy to wy zobaczycie na filmie, ale tutaj o. To da się tutaj za... No nie, niby to jest podklejone, bo tak wygląda jakby dało się to zahaczyć pazurem. Ja to zaraz spróbuję jeszcze raz, jak wystawię telefon, ale no tak wygląda na to, że to się nie zahacza, więc ten pierwszy widok jest, nazwijmy to, błędny. Natomiast tutaj czegoś takiego nie widać. Tu wyraźnie widać, że daleko jest szeroko to obklejone i nie ma takich problemów jak tam. Znaczy tak na pierwszy rzut oka, bo jak widzimy, to paznokieć tu nie wchodzi, więc no więc to tylko tak wygląda. A dobra, bo jak się tu człowiek przyjrzy, pewnie tego nie zobaczycie, tak mi się wydaje. Podklejenie kończy się tutaj, sorry, tu w tym miejscu, tu mniej więcej się kończy te podklejenie, więc to rzeczywiście ten cały skok jest zaklejony taśmą. A tu wam pokażę przy okazji. Pierwszego dnia, jak tego tarpa kupiłem, to go pociąłem,
Nie pytajcie się jak. Ale jakoś wcześniej profilaktycznie kupiłem sobie łatki. Łatki są z AliExpress, kupione za jakieś grosze. I od kiedy ją nakleiłem pierwszy raz, tak do dzisiaj się trzyma i w ogóle nie widać, żeby ona jakkolwiek się chciała tutaj samoczynnie odklejać. Nic samemu się nie odkleja. Owszem, jakbym to paznokciem poderwał, to na pewno by to odeszło. Ale jeżeli tego nie ruszamy, no to naprawdę bardzo fajnie się trzyma. I no to jest w pełni godne polecenia. Gdzieś jeszcze w domu miałem parę tych łatek schomikowanych. I w sumie muszę je znaleźć, bo gdzieś kiedyś mogą się przydać, a tak na szybko nawet nie wiem, gdzie one są. Ale jak najbardziej ktoś będzie potrzebował, można sobie znaleźć na Ali. No minus taki oczywiście, że trzeba poczekać na wysyłkę, ale myślę, że jak chcemy zrobić to sobie zawczasu, to jak najbardziej jest to opłacalny interes i można sobie kupić i tam te 2 miesiące czy ileś poczekać na to, żeby ta przesyłka przyszła. No tak, kamuflaż kamogrom z pewnością nie jest kamuflażem, który moglibyśmy polecać do naszych lasów. Może gdzieś jakby się jakąś jesienią go rozwiesiło w lesie, może byłoby to lepiej kamuflujące. No tutaj ewidentnie się odznacza na ziemi. Ale wybór tego kamuflażu nie był tutaj priorytetem i właściwie był to całkowity przypadek. Więc tak, filmik króciutki, więc i bardzo krótkie podsumowanie. Dwa tarpy po taniości. Każdy kosztował 100 zł, tam plus te 10 zł za tarp Helicona. Tarp z Decathlonu, jak najbardziej do polecenia. Jeżeli chcecie kupić sobie tarpa, nie wiecie jakiego, nie używaliście jeszcze tego nigdy, jest to najbardziej propozycja, jak najbardziej do polecenia. I to nawet na długie użytkowanie. Ja osobiście, pomimo tego, że kupiłem teraz tego tarpa, to z tarpa Decathlonu na pewno będę dalej korzystał. Tarp Helicona na pewno posłuży mi w momencie, kiedy będę planował nocleg na ziemi. Z tego względu, że mam przez ilość punktów montażowych mam znacznie większą opcję kombinowania i rozstawiania tego tarpa. Tarp z Decathlonu, owszem, też się go da postawić na ziemi i też tak parę razy spałem, ale na pewno możliwość konstrukcji przy tarpie z 19 punktami montażowymi jest dużo większa i naprawdę i dużo ciekawsze można sobie konstrukcję z tego tworzyć. Więc tak jak mówię, ja będę używał w tym momencie dwóch tarpów, w zależności od tego, gdzie będę szedł albo jaki będę miał kaprys. Jak wy to oceniacie, to już wam pozostawiam, czy wolicie takie tarpy, czy zwykłą plandekę, którą też kiedyś używałem, też jak najbardziej dawała radę. Szkoda, że nie udało mi się dzisiaj tych tarpów porozwieszać, żeby jeszcze to wam pokazać. No niestety warunki i czasowe, i terenu na to nie pozwoliły, bo tak gdzieś wszedłem tylko przy okazji w las i po prostu są same krzaki, gdzieś tylko tutaj znalazłem kawałek sobie drogi, tak wam to już pokazywałem. Więc po prostu nie miałem możliwości nawet gdzie tych tarpów porozwieszać. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam, chociaż mały, pomogłem w ewentualnym wyborze pomiędzy tymi tarpami, albo na co zwracać uwagę. No, chyba rzadko je na YouTubach widać, większość ma tarpy z Decathlonu, znaczy przepraszam, z DD jednak. Także dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, widzimy się jak najszybciej następnym razem. Do zobaczenia, hej! Kurde, że rubali.